karta do muru. Występują. Scenariusz. Reżyseria. Jest to walka o tytuł mistrzyni świata w zapasach kobiet. Olbrzymie wydarzenie. Walka o wielką nagrodę. Nagroda wynosi 50 tysięcy dolarów. Nie wspominając oczywiście o pasie mistrzowskim. $50,000. Wspaniała Mimi walczy, cały czas atakuje. Mimi jeszcze nigdy nie została pokonana. Shiba, jej przeciwniczka, też nigdy nie została pokonana. Mimi wraca i atakuje Shibę. Znowu jej się udało. Tak. Mimi znów wygrała. Mimi zdobyła tytuł mistrzyni świata w zapasach kobiet. Ona nigdy nie przegrywa, mówię ci. Kto by pomyślał, że kiedyś zdobędzie ten pas? Nikt. Przedstawić nas? O, przepraszam, kochanie. To jest mój trener, Vern. Vern, poznaj Mimi. Vern. Miło mi. Dobra walka. Dziękuję. Czuję się tak, jakbym cię już znała. Nick opowiadał mi niesamowite historie o tobie. To ty jesteś niesamowita. Powinnaś kiedyś z nami potrenować mnie. Vern, to zaszczyt, że tu jesteś. Byłaś wspaniała. Pewnie myślałaś, że ona jest twarda. Tak, bo taka była. Nigdy nie będę taka dobra jak ty. Pewnie, że nie. Jeśli będziesz tak mówiła. No cóż, ona rzeczywiście była twarda, ale ty byś ją też pokonała. Naprawdę? Pewnie. No, głowa do góry, Terry. Bądź dobrej myśli. Jestem, ale ty jesteś po prostu lepsza ode mnie. Jesteś śmieszna. Wiesz, o co mi chodzi? Cześć, kochanie. Jak się macie? Mimi! Cześć, mamo. Cześć, Nick.
Mimi, widziałam cię w telewizji. Od kiedy pozwalam ci oglądać zapasy? A mama ci pozwoliła? Nie, ale przecież ty też oglądasz. To zupełnie co innego. Gratuluję, Mimi. Masz wspaniałe rzuty. Kiedyś zabiorę cię na trening, to też się nauczysz. Mamo, byłaś u fryzjera? A co, podoba ci się? Piękna fryzura. Wcześniej też nie wyglądałaś źle. Sama z siebie jesteś piękna. Wiesz, o czym mówię. Wiem, potrafię się poznać na komplemencie, kiedy go słyszę. To nie jest zasługa twojego fryzjera ani twojej fryzury. Z natury jesteś piękna. Dziękuję, Mimi. Jak się ma moja siostrzyczka? No i co? Co się dzieje? No, gratuluję. Wszystkiego dowiedziałem się z radia. Czy ona nie jest wspaniała, mamo? Mamo, przestań. Przecież w ten sposób zarabiam na życie. To taka sama praca jak każda inna. Tak. Ja straciłem pracę w zeszłym tygodniu, ale już mam nową. I to naprawdę dobrą. Mamo, to jest legalne zajęcie. Zawsze to samo. On mnie nigdy nie słucha. Nikt nie jest idealny, mamo. Wyniosę to. Jak się masz? Przecież cię kochamy. Mama się wcale ciebie nie czepia, po prostu chce, żebyś uważał. Boi się, że wpakujesz się w jakieś tarapaty. Ja? Nic mi nie będzie. Mam nadzieję, że nie zrobisz sobie krzywdy walcząc. Chciałabym, żeby znów zaczęła tańczyć. Kiedy zaczniesz znowu tańczyć, mamo? Przez 2 tygodnie będzie występowała w Vegas. Zadowolona? Zastępuję koleżankę. Jeśli tam zostaniesz, to przyjadę cię odwiedzić. Dobra. Zawsze podróżujesz. A może pobędziesz jakiś czas w jednym miejscu? To ci się może nawet spodobać. Ona nigdy taka nie była, mamo. Co to ma znaczyć? Nigdy nie mogłaś usiedzieć na jednym miejscu. Kobiety podziwiają to. Tak jak niezależne modelki. Co to za kobiety? Kobiety lat 90. albo kobiety roku 2000. Chyba jestem po prostu niezależna. Ale nie o to chodzi. Po prostu kocham to, co robię. Nie miałby nic przeciwko temu, żeby kogoś rzucać na ring, w szczególności kobietę. Ale nie masz moich enchilados? Cześć, mamo. Jedzenie było wspaniałe. Dziękuję za piękny wieczór. Kocham cię. Ja też cię kocham. Ja też. Cześć, Nick. Cześć, mamo. Zrobiłeś wspaniałe enchiladas. Do zobaczenia. Nick. Przyłapałam Johnny'ego w łazience, jak ćpał kokainę. Ale jestem wściekła. Nienawidzę tego towaru. Przecież to trucizna. Nienawidzę trucizny. To taki okres. To znaczy, że on z tego wyrośnie. Chyba nie. Czasami bardzo się o niego martwię.
Jesteś przemęczona. Jedźmy do domu, prześpisz się. Jutro musisz zdążyć na samolot. Pogadamy o tym później. Dostawa jutro. Wszystko w porządku. To będzie naprawdę dochodowe. Dobra robota. Jakie zabezpieczenie? Mój kontakt zapewnia, że żadna z agencji federalnych nie została o tym powiadomiona. Oni wiedzą, że depozyt jest duży, ale towar bezpieczny, wszystko idzie gładko. Planowaliśmy to przez 4 długie lata. Wykonanie odbędzie się bez problemów. Doskonale, więc możemy ruszać z resztą. Wiesz, tak sobie myślałam. Tak? Tak. Vernon wydaje się być miłym człowiekiem. Tak. Jest jednym z dwóch ludzi, którym ufam. Odbieramy? Nie. Ciekawe, kto dzwoni. Będziemy zgadywali. Wyglądasz wspaniale. Dziękuję, Pete. Nie mogę uwierzyć, że nadal tu jesteś. Wyglądasz wspaniale. Jakiś czas temu widziałem cię w telewizji. To było dobre. Widziałem, że nadal wykorzystujesz ten chwyt, którego cię nauczyłem. Który? Mój suplex. O tak. Mówię ci, ten chwyt załatwia sporo dziewczyn, Billy. Sporo facetów także. Dobrze cię znowu widzieć. Ciebie też. Jak długo będziesz w Vegas? 2-3 tygodnie. Jedna z dziewczyn Freda złamała nogę, więc będę zastępowała ją przez jakiś czas. To może spotkamy się któregoś dnia? Koniecznie. Może nauczysz mnie następnego chwytu. Dziękuję, Billy. Nie ma sprawy. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Nie. Dobrze cię było znów widzieć. Oto i ona. Fred, jak się masz, stary? A ty jak się masz? Już widzę, że całkiem dobrze. Dzięki. Jak ci leci? No, mów. Lepiej, lepiej, coraz lepiej, szczególnie teraz, kiedy ty tu jesteś. Słuchaj, jedna z moich dziewcząt złamała nogę. Dla ciebie zrobię wszystko. Doceniam to, że przyjechałaś natychmiast. Żaden problem. Przecież wiesz, że to lubię. Cały ten lokal należy do ciebie. No, do zobaczenia. Na próbie. No dobra, będę liczył. Wykonujemy na 5, 6, 7. Trzymajcie się blisko, dobra.
Jakieś problemy? Wszystko poszło gładko, panie Lee. Nie było żadnych problemów. No tak, ale to dodatkowe wyposażenie jest... Zamknij się. O co chodzi? Przecież to żart. Dziękuję, panowie. To najszybsze 10 tysięcy, jakie zarobiłem w życiu. Ej! Jak się nazywa dwóch Chińczyków w samochodzie dostawczym? Żółtki hazardu. Zamknij się, stary. Przecież to Chińczycy, prawda? Pan Lee jest półwietnamczykiem. Możecie już odejść. Wait all, then contact pipeline and announce a shipment. There's so much as 1 gram missing. Skontaktuj się z kanałem i zapowiedz zostawę. Jeśli brakuje choćby grama, zabij to białe ścierwo. Tak, proszę pana. Nick! Nie, nie! Spokojnie. Mam tylko zakwasy. Brakuje mi ciebie. A mnie? 5 minut bez ciebie to męczarnia. Ale to jest katorga. Niedługo wrócę do domu. Tak? Jest mnóstwo roboty, szef mnie pogania. John do mnie wydzwania. Chcę, abym się z nim spotkał. Ma mi coś ważnego do powiedzenia. Pogadam z nim. Może się dowiem, co się dzieje. Dzięki, kochanie. Jesteś najwspanialszy, wiesz o tym? Tak, ale nie przesadzaj. Kochanie, uwielbiam twoją skromność. Ja też cię kocham. Pamiętajcie, dajcie z siebie wszystko, utrzymujcie równowagę, bierzcie się w garść, no. I bawcie się dobrze. Jazda. Idźcie, idźcie.
Tym razem chyba przesadziłem i wpakowałem się w poważne kłopoty. Tak? Jak poważne? Pracuję ostatnio dla niejakiego Lee. Mówiłem ci chyba. Mama miała rację, ten facet to same kłopoty. Przyprowadziliśmy tutaj samochody. Nowe przyszły z Japonii. Były wypchane kokainą. On je przemyca w ten sposób przez cło. Rozumiesz? I wziąłem troszkę tej kokainy. Jak to wziąłeś? Myślałem, że Palant nie zauważy, a potem się dowiedziałem, że oni ważą towar. To mafia, która zabija ludzi. Dopadną mnie. Załatwią. Jesteś pewien, że nie przesadzasz? Nie, stary. Posłuchaj. Będziesz u nas mieszkał. Coś wymyślimy. Jesteś pewny? Tak. I musisz przestać brać. Przestanę, obiecuję. Ja mówię poważnie, w porządku. Poważnie, no. Chodź. No chodź. Uważaj. Załatwisz go? Tak, chodź. Sukinsyn. Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Jak Boga kocham, nie chciałem. Pan Lee nie lubi kiepskich żartów. Panie Lee, załatwiliśmy to białe ścierwo zgodnie z poleceniem. Halo? Mimi? Mamo? Co się stało? O Boże. Mamo, nie mogę w to uwierzyć. Tak. Wkrótce będę w domu. Też cię kocham. Nie.
Nie ma się czym przejmować. To tylko uszkodzenie tkanki. Martwię się o jego prawe płuco. Będziemy musieli zaczekać jeszcze ze 2 tygodnie, aby przekonać się, czy nie ma trwałych obrażeń. Dobrą wiadomością jest to, że jest w świetnej formie fizycznej. To nam bardzo pomoże. A więc za 2 tygodnie będziemy mogli coś ustalić. Dziękuję, doktorze. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Raz jeszcze dziękuję. Proszę nie przeciągać wizyty. Jak się czujesz? Jakie to przyjemne. Co się stało, Nick? Nick, o co chodzi? Przykro mi z powodu Johnny'ego. Nie dałem rady. Nick. Ja muszę wiedzieć, proszę. To byli ludzie Lee. Johnny pracował dla Chińczyka i ukradł mu trochę kokainy. Przysięgam, że go za to zabiję. Przysięgam. Chwileczkę, nic nie zrobisz. Nic mi się nie stanie, obiecuję. Lord giveth life and the Lord taketh unto him. Pan daje i Pan odbiera, i Pan wzywa nas do siebie. John Fodo rozpoczął wieczne życie, miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. John Fodo przybył na ten świat jako dusza wyjątkowa. Pomimo tego, że pożył niewiele lat, pamięć po nim będzie trwała wiecznie w sercach tych, którzy go kochali. Chrystus powiada, w 14 rozdziale listów świętego Jana. Niechaj serce twoje nie martwi się. Jeśli wierzysz w Boga, wierzysz także we mnie. Kiedy dopadną tego, co mu to zrobił? Z tego, co słyszałem, policja nie ma żadnych śladów. Wiem, że to zrobił Harry Lee. Tu jest co najmniej tuzin takich różnych Harry Lee. Chińczyk, handlarz narkotykami z Chinatown. Nie bierz się za to. Wierz mi, to są ludzie, których lepiej nie poznawać. Nic mnie to nie obchodzi. On zabił Johnny'ego. Mimi. Oni są gorsi niż mafia. On ma kasyno w Los Angeles, które jest przykrywką dla jego prawdziwej działalności. Narkotyki, prostytucja, wymuszanie. On zajmuje się wszystkim. Prowadzi także walki full contact. Gdzie ludzie tracą pieniądze albo tracą życie jak Nick. Nazywają to Kumatang. Oni tak mocno się trzymają, że nie można z nich wydobyć ani słowa. Musisz to zrozumieć. Oni się różnią od rodziny. Uwielbiają patrzeć, jak giną ludzie. Więc posłuchaj mnie. Trzymaj się od tego z daleka, Mimi. Mimi. Pomogę ci. Skontaktuję cię z przyjaciółmi w Los Angeles. Zobaczę, co oni będą mogli zrobić. A co oni mogą? Dobrze, jakoś to wytrzymam.
Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Dziękuję, że przyszedłeś. Po śmierci Johniego płakaliśmy przez wiele godzin. Mama zawsze mówiła, że jesteśmy dla siebie, więc... Nie mogę tego tak zostawić. Muszę coś zrobić. Zostaw tę sprawę policji. Słyszałeś, co mówili. Nie mają żadnych śladów, więc nic nie zrobią. Nic. Wiesz coś na temat walk Kunatang? Tak. Muszę coś zrobić, Vern. Proszę, pomóż mi. Żartujesz? Te dziewczyny to są morderczynie. Nie jesteś na nie przygotowana. Owszem, mogę to zrobić. Tylko naucz mnie tego, co muszę wiedzieć, proszę. One znają wszystkie sztuki walki. Mimi, to nie są żadne zapasy. To jest po prostu zabijanie. Dawno temu walczyłem w Kumatangu. O mało co nie zabiłem człowieka. Powstrzymałem się, zanim było za późno. A one tego nie potrafią. A znasz jakiś inny sposób na to, żebym mogła dopaść Lee? Vern, ja już się zdecydowałam. I z tobą, czy bez ciebie, zrobię to. Pokażę ci, o czym myślisz. Miło pana znów widzieć. Proszę tędy. It's okay, let him in. Możesz ich wpuścić. Siedzi Lee. Co? Mówię, że tam siedzi Lee. A co to za panienka obok niego? Inga, jego mistrzyni. Przestań się na nią gapić. Chyba nie chcesz wszczynać tu bójki. Właśnie, że chcę. Zabijemy ich teraz. Nie chcesz nikogo zabijać. Poza tym będziesz martwa, zanim zrobisz dwa kroki.
输咗。听日仲系女人做 MIT 冠军。Czy teraz mnie rozumiesz? Co? Czy teraz rozumiesz, o co mi chodziło? Tak. Tak, rozumiem. Cześć, Vernon. I'm here to train. Przyszłam potrenować. I really need your help. Potrzebuję twojej pomocy. Vern, try sprawdź mnie. Jestem przyparta do muru. Przyparta do muru. Będziesz robiła dokładnie to, co ci każę. Zgoda. Umowa stoi. Dobrze. Quiet. Cisza. Gentlemen, panowie, this is my newest student, to Mimi. Moja nowa uczennica, Mimi. Spójrz do wewnątrz. Do serca. Poczuj całą swoją wewnętrzną moc. Odpręż się. Nasłuchuj najmniejszego dźwięku i naucz się go rozpoznawać. Naucz się słuchać. No, do samego końca, dawaj. Mimi. Dobrze, dobrze. Jeszcze raz. No, możesz to zrobić. Wyobraź sobie górę. Stań się górą. Poczuj zwartość góry. Wyobraź sobie drzewo. Stań się drzewem. Poczuj wspaniałość i witalność drzewa. Obserwuj moje oczy, a nie ciało. Wow. That looks like a to musi być niezła zabawa. Popatrz, Vernon. Zabawa? Popracuj lepiej nad systemem koordynacji. Ja mam koordynację. Kiedy będziesz posiadała równowagę psychiczną, fizyczną i emocjonalną, to dopiero wtedy będziesz miała koordynację. Dobra, niech ci będzie. Oh,
Nie ruszaj się. Postaraj się dotrzeć do swojego ci, siły życia. I umieść ją w miejscu, gdzie jest potrzebna. Walczysz z dwojgiem ludzi. Z przeciwnikiem i ze sobą. Vern. Nie mogę pozwolić, aby jakiś autopilot przejął nade mną kontrolę. Jak się ruszam, to walczę jak najlepiej. Mimi, kiedy już masz równowagę umysłu, emocji i siły fizycznej, to twoja dusza staje się automatycznym pilotem. Będą uderzały tam, gdzie się znajdujesz, więc niech cię tam już nie będzie. Miało cię tam nie być. To jest czysta pozycja akcji. Akcja jest ukierunkowaniem energii w stronę samorealizacji i dobrodziejstwa ludzkości. Złóż prawą dłoń w pięść i przyłóż do lewego barku. To samo zrób lewą ręką. To jest pozycja odwagi. Odwaga jest to określenie tego, że wszyscy posiadamy tę samą szansę na osiągnięcie całkowitej, totalnej samorealizacji. Złącz kciuki i palce wskazujące razem. Wierzchy dłoni oprzyj na kolana. To jest pozycja prawdomówności. Prawdomówność to jest akceptacja samego siebie. Wyżej. Powiedz, kiedy mam przestać. Potrzymaj. Kiedyś wielcy zawodnicy pojawiali się zewsząd. Wszystko opiera się na wytrzymałości i prawdziwym poznaniu tego sportu. Czy już jestem gotowa? Dobrze. Teraz full contact. Dobrze. Właśnie tak. Dawaj, Dale. A mówiłem ci, że nie jesteś przygotowany na dziewczynę. No dalej, Dale. Tak. Powal ją, Dale. Powal na ziemię. Dołóż jej, Dale. No, dawaj, Dale. Dołóż jej.
jestem już gotowa na Kuomintang. Masz jakieś kłopoty? A może masz coś dla nas? Zobaczymy, co tu masz. Ej, masz jakieś problemy, kotku? Dobra robota, Mimi. Vern. Nie chce mi się wierzyć, że robisz mi takie numery. Co za paskudny kawał. Wiem, ale to się sprawdziło. Tak, wiem. Mam nadzieję, że nie zrobiłaś im krzywdy. Panowie, wszystko w porządku? Ale nam dokopałaś. Teraz? Zobaczymy. Boisz się? Słucham? Spytałem się, czy się boisz. Trochę. Tylko trochę? No dobrze, bardzo. Ja także. Pamiętaj, jak będziesz walczyła, co byś nie zrobiła, duch zawsze będzie z tobą. Dzięki, Vern. Naprawdę doceniam to, co zrobiłeś dla mnie. Może to zabrzmi głupio, ale zawsze marzyłam o kimś takim jak ty. Kto naprawdę zadba o mnie. Przecież jesteś dla mnie jak ojciec. Nie no, taki stary to ja nie jestem. O, zaszczyt, że tu wróciłeś, przyjacielu. Co cię sprowadza? Kuomintang. Rozumiem. Ale nie ja. Lee, pozwól, że przedstawię ci następną mistrzynię w Kuomintang. Mimi. Słyszałem o tobie. Mistrzyni w zapasach. Cóż, u nas stawki są znacznie wyższe. Zaryzykuję. To może oznaczać śmierć. To będzie następna walka do końca. Podziwiam twoją odwagę. Nie mogę ci pozwolić walczyć w Kuomintang, póki nie będę wiedział, co potrafisz. W każdej chwili. Nie jesteś u fryzjera, suko. Wypieprzaj stąd, zanim sobie połamiesz paznokcie. Do mnie mówisz? Naśladujesz Roberta De Niro. Do mnie mówisz? Mamusia nie nauczyła cię dobrych manier? Ja cię nauczę czegoś, co popamiętasz na długo. Tak? Tak. To była bardzo dobra zawodniczka. I to było dobre. To była dobra zawodniczka. Będzie nieprzytomna przez dłuższy czas. Nadal chcesz walczyć? O tak. Cześć, mamo. Mimi? Muszę z tobą porozmawiać. Muszę załatwić pewną sprawę związaną z Johnnym. Chcę ci powiedzieć, że gdyby coś mi się stało, to wiedz, że zawsze cię kochałam. Co się z tobą dzieje, Mimi? Nigdy taka nie byłaś. Nie mogę powiedzieć, że cię kocham od czasu do czasu? Oczywiście, że możesz, ale...
Ja też cię kocham. Brakuje mi Johna. Mnie także, mamo. Ale wszystko będzie dobrze. Czeka nas wspaniałe widowisko. Uwaga! Zwycięzca bierze wszystko. A zawodnicy walczą do ostatecznego nokautu. Zwycięzca bierze wszystko. A więc czekamy na nokaut. Thank you.
domyśliłeś się? No. Nie. Byłaś cudowna, dziękuję. Fantastyczna. Wspaniale walczysz. Spotkamy się u mnie. Dobrze. Pojedziesz do niego? Muszę się jakoś do niego dostać. Co byś nie miała zrobić, bądź bardzo ostrożna. Bardzo, bardzo ostrożny. W porządku. Be sure. Pamiętaj. Thank you for coming. Dziękuję za przybycie. Nie ma za co. How long have you been fighting? Ile czasu walczysz? About 7 years. Od 7 lat. I wonder. Zastanawiam się tylko nad czym. Dlaczego mistrzyni wrestlingu nagle zdecydowała się na Kumiteng? To jest wyzwanie, a ja... Jestem kobietą lat 90. Doszły mnie słuchy, że ostatnio miałaś smutny wypadek w rodzinie. Chodziło chyba o twojego brata. Tak. I policja nie ma pojęcia, kto to zrobił. To pewnie jakiś łajdak, który potrzebował trochę pieniędzy, więc ja podjęłam inne wyzwanie. To bardzo dobrze. Powiem ci coś. Żadna zemsta nie jest warta śmierci. Możesz być moją zawodniczką numer jeden. Poza Ingą. Ona jest nie do pokonania. Nie ma ludzi nie do pokonania. To może być trudne. Ona jest numerem jeden w Kumiten. Ale jeśli jutro wygrasz, to będziesz z nią walczyła. I zwycięstwo będzie dla ciebie bardzo lukratywne. Tak? Ile? $500,000. No i zaszczyt noszenia pasa mistrzyni Kumiten. Znam ryzyko. Wchodzę w to. Odpocznij. To ci się przyda. Mój kierowca odwiezie cię. Inga znów wygrała. Jest niepokonaną mistrzynią. Mimi wróciła i będzie walczyć z Fatou.
przegrała żadnej walki. Mimi i do... Nie pozwól, aby cię wyprowadzał z równowagi. Dzisiaj byłaś doskonała. Nie mogę się wprost doczekać ostatecznej walki. Inga też nie. A, właśnie przyjechała następna przeciwniczka Ingi. Wy chyba się znacie. Terry, co ty tu robisz? Będę walczyła w Kumite. Kumite? Terry, just pack your bags and get the hell out of here right now before you get hurt. Pakuj swoje rzeczy, Terry, i zjeżdżaj stąd, zanim ci się stanie krzywda. I'm breaking it in on this one, Terry. Co, jesteś zazdrosna? Ja się w tym wykażę. Mr. Lee. Lee, wycofaj ją. I believe she knows what she's powinna wiedzieć, w co się pakuje. She doesn't. She doesn't know anything. Yes, well, perhaps we will discuss this. Omówimy to przy obiedzie. Why did you bring Terry to fight in the Dlaczego sprowadziłeś Terry do walk w Kumintang? Ona się narkotyzuje. Tak jak wielu innych sportowców. Właśnie dlatego my możemy robić interesy. Jeszcze szampana? Tak, proszę. Niech pan jej pozwoli odejść, panie Lee. Proszę. Mów mi Harry. Podziwiam cię, wiesz? Nie tylko masz klasę, i myślisz, ale także potrafisz współczuć. Jesteś zaskoczony? Nie, nie jestem zaskoczony. Jestem raczej zafascynowany. Może moglibyśmy spotykać się częściej, pomijając ten zwariowany sport. Ja nie uważam tego za sport. Więc dlaczego walczysz? Żeby być najlepszą. Cóż, większość zawodników przychodzi tu z takim właśnie szlachetnym przekonaniem. Pozwól, niech świadomość cię leczy. Za stary jestem na to gówno. To dla ciebie. Prezent.
Nie, nie mogę tego przyjąć, panie Lee. To stary zwyczaj. Musisz to przyjąć, bo inaczej obrazisz mnie. I mów mi Harry. Dlaczego pan chce mi to dać? Jako wyraz mojej wdzięczności. To jest piękne, ale naprawdę nie mogę. Proszę, niech mi pan pozwoli odejść. I niech pan pozwoli odejść Terry. Nie. Ale możesz mnie przekonać w inny sposób. Nie, panie Lee. Ja tu jestem, żeby walczyć. Myślisz, że jesteś silniejsza ode mnie? Ale ja zawsze wygrywam. Przekonamy się. Nie mogę znaleźć prawidłowego klucza. Frank, sprawdź to jeszcze raz. Dowiedz się, dlaczego Vernon bierze w tym udział. Cała ta sprawa mi śmierdzi. Tak jest. A więc zginie. Turn around! Zawracaj. Wracamy. Proszę, szmal. I to jest to, czego potrzebujemy.
Watanabe! No, mało brakowało. Oj tak. Chcesz wina? Tak. Zabiję tego drania, Van, za to, co zrobił Johnny'emu. Mimi. Zabijając Lee, nic nie zmienisz. To będzie po prostu następny martwy handlarz narkotyków. Ale jeśli wyciągniesz na światło dzienne całą jego organizację, to nie tylko ty na tym skorzystasz, ale wszyscy. Cała ludzkość. Chyba masz rację. Pewnie. Rano pójdziemy na policję. Mamy tu dość informacji, żeby posadzić Lee za kratki na bardzo długo. Jeśli nie wyczerpią się baterie. Przyjadę po ciebie rano. Wiesz, czego szukamy? Gdzie to jest? Tutaj nie ma tego, czego szukacie. Powinieneś się zmienić, Vern. Twoja moralność cię kiedyś zniszczy. A może Mimi wie, gdzie to jest? Zostaw ją w spokoju. Owszem, zamierzam to zrobić, ale dopiero po Kumite. Nie martwię się nią. Ale wiem, co ona dla ciebie znaczy. Muszę to odzyskać, Vern. O, krew. Będzie na twoim czole. To, co cię czeka, nadejdzie. Spluniesz pod wiatr i ślina zawróci. Pan Lee chce się z tobą widzieć. Chyba nie mam wyboru. Mówi Maria, nie ma mnie w domu, ale proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału. Mimi, jeśli to ty, powiedz, gdzie cię mogę znaleźć. Twoja matka martwi się. Zostaw numer telefonu. Przeciwko Terry.
zginiesz. Przygotuj się do występu. Hej, siadaj. Oszczędzaj siły na nią. No. Pośpiesz się. Thank you.
Nic ci nie jest? Uspokój się. Nic mi się nie stało. Gdybym złapał ostatnią kulę zębami, nie miałbym dziury w koszuli. Mówiłeś, żebym się nie smuciła, a ja jestem szczęśliwa. No to załatwiliśmy sprawę. Nick! Nick! O, Nick! Nick! Opracowanie wersji polskiej Tom Marvideo, Warszawa. Tekst Robert Garczyński, czytał Tomasz Knapik. Dystrybucja w Polsce Art Vision, Warszawa, ulica Tarczyńska 1. In this world we live in, life has